oraz do odczytania tego pragnienia nieskończoności, jakie w sobie nosimy, pobudzającego nas do wyjścia poza siebie, odsyłającego do kogoś, kto może je zaspokoić. Katechizm Kościoła katolickiego stwierdza: człowiek zadaje sobie pytanie o istnienie Boga swoją otwartością na prawdę i piękne, swoim zmysłem moralnym, swoją wolnością i głosem sumienia, swoim dążeniem do nieskończoności i szczęścia. I trzecie słowo to wiara. Szczególnie powiemy w rzeczywistości naszych czasów. Nie wolno nam zapominać, że jedną z dróg prowadzących do poznania, spotkania z Bogiem jest życie wiarą. Ten, kto wierzy, jest zjednoczony z Bogiem, jest otwarty na Jego łaskę, na moc miłości. W ten sposób jego życie staje się świadectwem nie siebie samego, ale zmartwychwstałego Chrystusa. Jego wiara nie objawia się przejawianiem w życiu codziennym, jest otwarta na dialog. Tak, my tego nie obawiamy się. To tak jak to zadanie uczniów Chrystusa. Oni właśnie mieli dać świadectwo o Chrystusie, o tym, którego doświadczali, z którym przebywali. To jedyne ich zadanie. Więc nie moje świadectwo, ale świadectwo zmartwychwstałego Chrystusa. Więc ta wiara nie obawia się przejawianiem w życiu codziennym. Jest otwarta na dialog wyrażający głęboką też przyjaźń względem drogi każdego człowieka i potrafi rozpalić światła nadziei w potrzebie wyzwolenia, szczęścia, o którym mówiliśmy. Wiara jest rzeczywiście spotkaniem z Bogiem, który mówi, który działa w historii, który przekształca nasze codzienne życie, przemieniając nas, mentalność, oceny wartościujące konkretne wybory i działania. To dzięki temu, że będziemy zanurzeni w Bogu, będziemy właściwie oceniać wartości, będziemy właściwie mogli wartościować tę rzeczywistość, która nieraz by nam się nawet narzucać, ten świat. I nie jest jakąś iluzją, ucieczką od rzeczywistości wiara, bo o niej mówimy, wygodnym jakimś schronieniem, jakimś sentymentalizmem, ale zaangażowaniem całego życia i jest głoszeniem Ewangelii, tej dobrej nowiny, która potrafi wyzwolić całego człowieka. Chrześcijanin, wspólnota chrześcijańska, którzy będą aktywni, wierni względem zamysłu Boga, który pokochał nas jako pierwszy, stanowią tę najlepszą czy najpewniejszą drogę dla ludzi pogrążonych często w obojętności, czy też którzy są w wątpliwościach, tak, odnośnie do swojego życia, do swojego działania. Wiara wymaga tego jednak od każdego, by swoje świadectwo wiary czynił coraz bardziej czytelnym, oczyszczając życie, aby upodobniało się do Chrystusa. To ma być konkret. Ja mam być, jeżeli mówimy o znaku, tak, to nie takim zamazanym, że jak nie podejdę i nie zetrę na przykład w okresie zimowym śniegu, to nie będę wiedział, nic nie będę w stanie przeczytać. Nie było się takim zabrudzonym, zabłoconym czy zaśnieżonym znakiem, ale by moje świadectwo wiary było coraz bardziej czytelne. Dziś wiele osób ma ograniczone pojęcie wiary chrześcijańskiej, gdyż utożsamiają jedynie z jakimś systemem przekonań, wartości, a nie z prawdą Boga. A Bóg przecież objawił się w dziejach. To On pragnął rozmawiać z człowiekiem sam na sam. I to w relacji miłości. Nie jakiegoś właśnie przymusu. W relacji miłości.
Więc popatrzmy, że w istocie u podstaw wszelkiej doktryny czy wartości znajduje się wydarzenie spotkania człowieka z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Chrześcijaństwo jest nie tyle moralnością czy etyką, ile wydarzeniem miłości, jest przyjęciem osoby Jezusa. I z tego powodu chrześcijanin i wspólnota chrześcijańska muszą przede wszystkim patrzeć i ukazywać Chrystusa, tego, który powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. I on jest tą drogą prowadzącą do Boga. Zapraszam. Kuba Janiszewski. Reklama. Dokręcimy trochę ceny. Teraz jeszcze zbijemy. Bam, bam. I gotowe. To prawdziwy majstersztyk. Cenowy majstersztyk w sklepach Euro. LED TV 32 cale. Philips 100 Hz za 899. Smart TV Samsung 40 cali. Wi-Fi za 1599. Laptop 15 cali. Lenovo. Procesor Intel za 1199. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Odkryj Mini Countryman. Teraz w limitowanej wersji Pepper Edition, która doda smaku frajdzie z jazdy. Tylko 111 unikalnych modeli w 4 kolorach. Mini Countryman Pepper Edition. Z dodatkowym wyposażeniem o wartości 20 tysięcy złotych w cenie. Dostępne w leasingu all-in. Także dla klientów indywidualnych. Dilerzy Mini zapraszają. Są mgłe, niesamowicie lekki, wydajny. Pracuje bez chwili wytchnienia, nawet do 12 godzin. Twój nowy partner w biznesie lub codziennej rozrywce. MacBook Air z procesorem i5 i nowoczesnym dyskiem SSD. Stworzony dla tych, którzy wymagają więcej. Tylko teraz w 20 latach 0% bez ukrytych kosztów i z 3 pakietami usług dodatkowych o wartości 300 zł do wyboru. Przyjdź do jednego z salonów iSpot lub sprawdź szczegóły na www.ispot.pl. Inwestujesz z głową? Nie przegap dni otwartych inwestycji przy ulicy Lwowskiej 1 w Krakowie od 18 do 22 maja. Zobacz lokale pokazowe w nowo budowanych apartamentach na wynajem. 10-letnia umowa najmu, zwrot z inwestycji na poziomie 6% rocznie i pokryte wszystkie koszty funkcjonowania lokalu. www.lwowska1.pl. Zainwestuj w apartamenty pod wynajem z pełną obsługą zapewnianą przez operatora. Dni otwarte 18-22 maja. Wejście od placu Bohaterów Getta. Lwowska 1. Więcej niż w banku, bezpieczniej niż na giełdzie. Nowy czerwcowy świat motocykli już w sprzedaży, a w nim gorąca relacja z Sardynii. Testujemy nowość. Ducati Multistrade Enduro. 400 koni mechanicznych pędzące 300 na godzinę. Porównujemy Suzuki Hayabusa i Kawasaki ZZR 1400. Z błotem mu do twarzy. Wszystko na temat używanego Suzuki TRD. Kolejna edycja plebiscytu Motocykl Roku. Weź udział i wygraj BMW G310R. Polecam nowy numer świata motocykli. Redaktor naczelny Lech Potyński. Witam Państwa i zapraszam na losowanie. Następuje uruchomienie mechanizmu i możemy już losować tabletki nawątrowe. Ale lepiej wybrać świadomie i sięgnąć po ProLiver. Zawiera cenione składniki wspierające wątrobę. A do tego bonus. Suplement diety ProLiver wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. ProLiver. Tabletki więcej niż na wątrobę. Wątroba i cholesterol. ProLiver to prawdziwa kumulacja korzyści. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Piątek, 20 maja, minęła 9. Informacje TOK FM. Marta Perchuć-Burzyńska i Filip Kekusz. Prokuratura Krajowa będzie wyjaśniać sprawę wczorajszego wybuchu na przystanku we Wrocławiu. Policja szuka świadków. Opłata audiowizualna będzie o kilka złotych niższa niż pierwotnie uważano, zdradza w rozmowie z TOK FM wiceminister kultury Krzysztof Czabański. W Polsce aż 3 miliony osób chorują na cukrzycę, aż pół miliona w ogóle o tym nie wie.
Prokuratura Krajowa wyjaśni sprawę wczorajszego wybuchu na wrocławskim przystanku. Śledztwo w sprawie narażenia na utratę życia wielu osób będzie prowadził zamiejscowy oddział prokuratury, czyli Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu. Policja cały czas szuka świadków wczorajszej eksplozji. Relacje pasażerów mają pomóc w znalezieniu człowieka, który przewoził do nowej roboty ładunek wybuchowy w autobusie pełnym ludzi. Jeśli ktoś ma informacje, które pomogłyby nam przy tej pracy, to też prosimy o kontakt pod numerami alarmowymi 997 lub 112. Apeluje Paweł Petrykowski z Dolnośląskiej Policji. Amatorsko wykonany ładunek, czyli garnek wypełniony gwoździami i prawdopodobnie saletrą, wyniósł z autobusu 145 kierowca pojazdu. Zaczęło się dymić i kierowca odruchowo to wyrzucił i to w tym momencie akurat strzeliło tutaj koło przystanku. I te wszystkie śrubki, które tam były, się rozsypały. Mówił TOK FM jeden ze świadków wybuchu. Ranna została starsza kobieta, która przechodziła obok. Opłata audiowizualna będzie o kilka złotych niższa niż początkowo zakładano, zdradza w rozmowie z TOK FM wiceminister kultury Krzysztof Czabański. W projekcie ustawy opublikowanym przez resort była mowa o 15 zł doliczanych do każdego rachunku za prąd. Więcej wskazuje na to, że będzie w przedziale między 11 a 12 zł niż bliżej 15. Zdaniem Krzysztofa Czabańskiego zdecydowały o tym wyliczenia i protesty osób, których nie stać na płacenie 15 zł miesięcznie. Wiceminister twierdzi, że jest jeszcze jeden powód. Jeżeli media publiczne dostaną tyle pieniędzy, ile chcą w tej chwili, żeby móc funkcjonować, to się staną tłustymi, rozleniwionymi kotami. Zdaniem Czabańskiego telewizja i radio publiczne muszą być konkurencyjne w stosunku do innych mediów, bo inaczej stracą rację istnienia. Rzecznik premiera Węgier Viktora Orbana odpowiada Billowi Clintonowi. Zoltán Kovács na swoim blogu odniósł się do słów byłego amerykańskiego prezydenta o tym, że Polska i Węgry uznają demokrację za zbyt duży kłopot i że nie byłyby dziś wolne bez pomocy Stanów Zjednoczonych. Węgierski polityk pisze, że Clinton wykazał się niesamowitą ignorancją i nieznajomością historii Węgier i całej Europy. Przypomina o powstaniu w 1956 roku i wytyka Clintonowi, że Zachód nie wsparł wtedy węgierskich opozycjonistów. Słuchasz informacji TOK FM. Ponad 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę, z czego prawie pół miliona w ogóle o tym nie wie. U połowy pacjentów choroba ta przebiega bezobjawowo, często powodując nieodwracalne skutki. Nieleczona cukrzyca przyczynia się m.in. do zawałów serca i udarów mózgu. Karol Kański. Cukrzyca coraz częściej dotyka dzieci i młodzież, mówi diabetolog Magdalena Kujawska-Łuczak. Są to osoby otyłe, właściwie przyklejone do komputerów, zwalniane z WF-u przez troskliwych rodziców, jedzące bardzo dużo tłustych, niezdrowych produktów. Taki sposób życia w ciągu kilku lat prowadzi do zaawansowanej cukrzycy. Dla chorego oznacza ona poważne problemy ze zdrowiem. Choroby oczu doprowadzające do ślepoty mogą mieć również uszkodzenia nerwów obwodowych, które doprowadzają z kolei do tak zwanej stopy cukrzycowej i do konieczności amputacji. O tym, jak trudne jest życie z cukrzycą, doskonale wie Mirosław Nogaj. Mimo przyjmowania insuliny i diety zdarzają mu się nagłe spadki poziomu cukru we krwi. Tracę przytomność, dostaję skurcze nóg, strasznie bolesne. W każdej chwili można umrzeć. Aktywność fizyczna oraz zdrowe odżywianie zmniejszają ryzyko pojawienia się cukrzycy. Poznań, Karol Kański, TOK FM. Nie żyje Andrzej Urbański, był szef Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i były prezes Telewizji Polskiej. Taką informację podała TVP Info. Andrzej Urbański miał 62 lata. Pogoda. Najwięcej słońca dziś w południowych i wschodnich regionach. Przelotnie padać i grzmieć będzie w zachodniopomorskim i Wielkopolsce. A na termometrach 19 stopni w Białymstoku, 20 w Lublinie i Warszawie, 21 w Gdańsku i Krakowie, 22 stopnie we Wrocławiu, Katowicach i Poznaniu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Ekonomia, kapitał, gospodarka. I jest 9.05, to jest magazyn EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. Magazyn EKG z Europejskiego Kongresu Gospodarczego, wydanie trzecie. To już będzie ostatnie, bo i kongres dzisiaj będzie się kończył. Nasi goście w studiu od mojej... Radio Złote Przeboje, 101 FM. Będzie pół godziny tych gości przedstawi. Pół godziny gości będzie przedstawi. Normalnie 19 na Podlasiu, 20 na Mazowszu i 22 w Wielkopolsce. W większości regionów słonecznie, deszcz i burze możliwe tylko na zachodzie. Pogoda. Najpiękniejsze wspomnienia.
6 minut po godzinie 9. Dziś 20 dzień maja, który jest 141 dniem 2016 roku. Imieniny obchodzą Aleksander, Dawid, Józefa, Karol, Teodor i Wiktoria. Wszystkiego najlepszego. Mówi te słowa Tomasz Ignaczak. Wszystkim tym, którzy w tej chwili włączyli radioodbiorniki, przypominam, słuchacie Radia Pogoda, ale zgromadzona przed radioodbiornikami ludzkości, uwaga, uwaga, nie jest ten studio sam. Jest ze mną człowiek, który udzielił swojego głosu kilkudziesięciu postaciom filmowym. Jest człowiek, który zrobił rzecz niebywałą, albowiem odbył nie jedną, ale wiele, wiele randek w ciemno. Witam w studiu pana Jacka Kawalca. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczki i słuchaczy. No, oprócz tego wszystkiego nie tylko odbywał randki w ciemno, ale również z racji wykonywanego i zapewne ukochanego zawodu, czyli bycia aktorem, wcielał się w wiele postaci, między innymi w postaci śpiewające. Która z nich była najtrudniejsza? No, pan zapewne da mi się... Ale ludzie nie lubią aktorów tu w Warszawie, bo tutaj tak. Są przebierańcy, są warianci, mówią, przebierańcy. Nie gracie w tej stacji. Nie lubię aktorów. I dalsza. Mówią o mnie w mieście, co z niego. Zawsze ufał, zawsze ufali. W to, że miłosierdzie Boże, modliliśmy często, znaczy codziennie modliliśmy się razem. To była nasza taka zawsze południe, gdzie dzieci nie było, gdzie mieliśmy spokój w domu i na spokojnie, żeby się modlili. I mąż już tu, że odchodzi. Mam się rzekło z ludką. To mieliśmy taką małą wódkę, ale jak odchodzi, to jechaliśmy na pogotowie. I mąż mówi: Alinka, ty się tak wszystkim martwisz, tak wszystko zabiegasz. Nie martw się, bo Panu wszystko ułoży. To jest nie w twojej gestii, to wszystko u Pana Boga ręka. I ja, to były takie właściwie ostatnie słowa, które mąż przed tym, przed szpitalem powiedział i później szpital został udarą. Potem udarem udarł. A jeszcze chciałam powiedzieć, jak mąż zaczął chorować, to też tak się baliśmy. Znaczy, myślę, mąż się bardzo bał, jak to będzie, jak to przyjdą te bóle, bo wiadomo, że raz kruszki to pójdzie, to no bardzo bóle. Ja mówię, Janek, ufaj Bogu, wszystko. Mąż bardzo, bardzo spokojnie odszedł do Pana i byłam przy nim. I spokój niesamowity. I wiem, że, bo bardzo, żeśmy byli za sobą lata małżeństwa, 42 lata małżeństwa, także troszeczkę przeżyliśmy tych lat i pięknych lat, nie wiem, chyba najpiękniejsze moje lata były, ale on mógł wie, zabiera tak dobrych ludzi, ale wie, że ta śmierć coś pokaże innym ludziom. Także musimy ufać Bogu i wiem, ja też ufam Bogu cały czas i przekazuję to wszystkim, jak jest miłość w rodzinie, miłość do Boga, to jest całkiem inne życie. Bardzo dziękuję Pani za to świadectwo, też wyrazy współczucia, ale też i wiary. Życzę tej miłości do Boga. Która... Wierzę. Ojcze, wierzę, bo męża bratu księdzem i zawsze mówi: Alinka, ufam. Ja ufam. Ufam, że to jest to ciężko, bo do tej pory mój mąż zmarł martwo, do tej pory jeszcze płaczę, ale myślę sobie, że nie mogę się powstrzymać, po prostu nie mogę się powstrzymać. Rozmawiam cały czas z ludźmi i mówi: Alinka, ty nie płacz, nie płacz, bo to nic nie da, nie? Bo to on tam już nie cierpi. Ja wiem, że on tam już nie cierpi, że... Ale to był taki człowiek, że każdy z całów, każdy najlepszy ojciec, najlepszy mąż, najlepszy dziadek, przyjaciel, Dlatego też trudno nie płakać. Tak, wiemy, że trudno nie płakać, nie każdy raz to wyciągam. Ostatnio nawet byłam, bo tak z rodziną męża mam bardzo dobry kontakt, mam rodzina męża, jest bardzo, bardzo ułożona i pobożna.
i właśnie siostra ostatnio przekazała mi zeszyt męża i powiem księdzu, że otóż nóż w każdym calu, nawet dobry uczeń, jak zobaczyłam ten zeszyt, to naprawdę mógł być wzorem ucznia, także w każdym calu. Ale myśmy po prostu nasze lata małżeństwa, to też nie było łatwe, bo też przeszliśmy dużo różnych rzeczy, ale zawsze żeśmy ufali Bogu i żeśmy to wszystko obmawiali, wszystko. Jak żeśmy wchodzili do samochodu, jechaliśmy, to pierwsze, to ja brałam różaniec i modliliśmy, to było pierwsze nasze wejście. Kiedyś właśnie jak jechaliśmy w Korzance, nasz mijając, mówi tak, a co wy tak bez tego gadacie? Ja mówię, no tak gadamy, my gadamy z Bogiem. Także nasza bliskość Boga jest bardzo, bardzo męża i mego, moja to jest bardzo, zresztą Radio Maria u mnie jest cały czas i telewizja trwała, także bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Wam, że jesteście i także dzięki Bogu. Bo jakby nie wy, to naprawdę byłoby ciężko, ciężko życie. Bardzo dziękuję. Niech Pani błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Bóg zapłać z Bogiem. Z Panem Bogiem. To tak jest, jeszcze pytając o tę miłość, tak pamiętam też kiedyś takie słowa, czy może nie jeden z nas usłyszał: dziecko kochane, Pan Bóg Cię tak bardzo kocha. Czasami mówi się, że człowiek żyje po to, by Pana Boga kochać, owszem, jest to prawda, ale nie możemy też nigdy zapomnieć, że ta kolejność jest odwrotna. Żyję, istnieje, ponieważ Pan Bóg pierwszy mnie się pokochał. Miłość Boża w tym właśnie wyróżnia się na tle tego ludzkiego doświadczenia miłości, że jest całkowicie bezinteresowna, bezwarunkowa. Bóg nie kocha za coś albo po coś. On kocha, ponieważ po prostu sam jest miłością. Miłość Boża jest wieczysta, nigdy się nie wyczerpie, nigdy się nie skończy. Bóg zawsze kocha i nie ma takiej siły na świecie, ani takiej słabości, grzechu w człowieku, który mógłby tej miłości zagrozić. Proszę bardzo, Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Anna z Łodzi. Ja się poczułam przynaglona tym pytaniem Pani. Ja jestem osobą starą już i bardzo w tej chwili chorą. Chyba przede mną niewiele już życia, że tak powiem. To było w szpitalu. Teraz, no, 2 tygodnie temu. Potrzebowałam na to, właśnie do tego pytania, po czym poznać, że Bóg mnie kocha. Potrzebowałam na to 79 lat. To było w ten sposób. W tym szpitalu nie mogłam się w jakiś sposób pogodzić z mówieniem o Bożym miłosierdziu, o Bożej miłości i z tym ogromnym bólem, który tam widać, bo nasze leczenie w Polsce wygląda jak wygląda. No i zresztą choroby też. Tak się straszliwie szamotałam, że przyszedł kapelan z Komunią Świętą. Mówię, że muszę moment porozmawiać, zapytać o coś, ponieważ no nie mogę sobie dać rady. I o tym powiedziała. A kapelan wyciągnął z kieszeni różaniec, pokazał na krzyż, na którym Pan Jezus była figura i pyta się, kto tu wisi? A dlaczego tu wisi? Dlaczego tu wisi? Jakby piorun we mnie strzelił. To jest coś niesamowitego, to co przeżyłam wtedy. Dlaczego tu wisi? Dla kogo tu wisi? No dla Ciebie, no. Czy to jest, nie jest najwyższy dowód miłości? Dlaczego tu wisi? Ja, to było coś niesamowitego. Ja sobie uświadomiłam
i cały czas w tej chwili usiłuję się tym dzielić z drugimi, bo to było, mówię, przeżycie. Ja wiele usiłowałam czytać, rozmawiać przez bardzo wiele lat i nagle, no mówię, jakby mnie nagle zrozumiałam rzeczywiście, no wisi tu skrwawiony dla mnie. No to przecież nie można dać większego dowodu na to, że kogoś chowam, aniżeli oddając życie w ten sposób. I teraz jeszcze mi ktoś poradził, żeby wiele siedzieć i patrzeć w twarz, w oczy Pana Jezusa. I patrzę i mówię, Panie Jezu, Ty Bóg, który stworzyłeś światy i wszechświaty, wiesz, co jest ta gwiazda. Wiesz, jak się tworzy gwiazdka śniegowa z kropli wody. Ty Bóg, który wszystko wiesz i wszystko możesz, wisisz na krzyżu dla mnie. To jest coś tak niesamowitego, że no dech zabiera. Usiłuję się tym dzielić teraz z wszystkimi. Jest mi bardzo ciężko, bo jestem bardzo chora. Pewnie, no jest jak jest. Ale to jest prawda, która nagle w sposób zupełnie niesamowity nagle do mnie dotarła. To tym się chciałam podzielić, bo usiłuję się tym teraz dzielić z wszystkimi, z którymi rozmawiam. Bo to jest... No to mi się zdarzyło. Bardzo dziękuję, Pani Anno. Też wytrwałości życzę. Bóg zapłaci. Też niech Panią błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Bóg zapłaci. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Tak mi się zdarzyło, że z dziećmi nie rozmawia. Jeśli już nie wiem. Także widzicie Państwo, różne są opcje. Trzeba z dziećmi rozmawiać. Że ludzie się przyzwyczajają powoli. Dzieci chodzą tu, dzieci chodzą tam. Matka na to pozwalała, nie umiała powiedzieć nie w tych drobnostkach i potem tak tych drobnostek coraz więcej. Dzieci chodziły, wychodziły. Matka nie miała do zaoferowania nic, jeśli chodzi o sprawy duchowe, więc że nie było łączności. Nie chodziły na zebrania, nie głosiły razem, nie przygotowywały się do zebrań. No bo tam w kościołach to nie ma nic, tam tylko jest magia. Czyli tak jak tutaj ksiądz adwentystów mówi, że cud, że liturgia, prawda? Że się samo dzieje, a ksiądz jakby panuje nad całą tą liturgią, nad tymi sakramentami, siedmioma sakramentami i się dzieje. Czyli tak, do kościoła przychodzi osoba niewierząca liturgię odprawia, no bo te skandale pośród księży, homoseksualistów, skandale pośród księży, no różne są opcje. Myśmy jak w Białymstoku kiedyś, teraz już nie jestem w Białymstoku, teraz jestem w Warszawie. Z takim Rysiem chodziłyśmy. U księży byłyśmy młodych, którzy uczyli się na, powiedzmy, na biskupa, prawda? No to ksiądz przez okno wymierzył wiatrówkę w ptaszka. No i zaczął strzelać. I co się stało? No nie strzelił, ale myśmy dyskutowali. Potem wkrótce i że tak księża sobie żyją, młodzi księża, no to są wygłupy, że to nic takiego. Tak wczoraj z Lipską też rozmawiam, że o kapelanie, ja mówię, że samo zabicie człowieka, no chyba żeby wyraźnie w
swojej obronie, prawda? Tutaj też i Przybyłowicz był potraktowany i różni inni, ale to wiecie Państwo, mieszkanie jest ciekawym kąskiem, nawet dla spółdzielni SWAP, dla różnych ludzi, no bo w Warszawie jest chciwość. W Warszawie odnośnie chciwości to jest taka, że tak powiem, głupota, że człowiek baranieje, że człowiek głupieje, jak ktoś zobaczy, albo jak zobaczyły kożuchy w USA, no to myślę, że nawet tam nie musiały specjalnie lecieć do USA, ale w USA jest tam tak bardzo dużo różnych rzeczy, że to kusi, że tutaj handlują majtkami na bazarach w Warszawie, mydło i powidło, kultury brak, chamstwa pełno, a do USA lecą kraść kożuchy. No i taka jest sytuacja. Człowiek chciwość może tak w sobie wyrobić, rozdmuchać, że ze względu na chciwość człowiek jeszcze młody nie chce znać swojego ojca czy matki, jeśli rodzice jeszcze żyją, czy któryś z rodziców, jeśli jeszcze żyje. Nie chcą znać, bo ten pęd za tymi kożuchami, żeby lecieć, żeby organizować sobie, no to jeden kradnie, prawda, różne rzeczy. Różne rzeczy się dzieją, także proszę być z nami. Muzyk Marcin Kapała, wielokrotny mistrz Polski, medalista w trójboju sił. Tym złapać przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie od... Znaki, więc to, ile znamy znaków, nie oznacza, że znamy tylko tyle słów, bo słów znamy dużo, dużo więcej. Nie ma takiego skojarzenia, że na przykład graficznie znak przypomina konia, to znaczy, że to jest coś związane z koniem, albo jak znak przypomina dom, no to wiadomo, że będzie dom. Tak, tak. To znaczy najstarsze znaki to są piktogramy i to jest pewna grupa znaków używanych dzisiaj cały czas i one się wywodzą z rysunków rzeczywiście obiektów, ale to jest tylko pewna grupa, a dużo więcej znaków to są znaki, które jak gdyby powstały poprzez bardziej skomplikowany system łączenia piktogramów, ideogramów, elementów wymowy i rzeczywiście to, co Pan mówi, jest coś takiego, że są pewne znaki, na przykład po lewej stronie znaku, kiedy jest drzewo i to jest dawny piktogram, czyli rysunek drzewa, bardzo często te znaki oznaczają coś związanego z drewnem, drzewem, jakoś się kojarzą, czyli są pewne takie grupy znaczeniowe, które jakby możemy zgadnąć z jakiegoś elementu, który jest w znaku, być może czego to dotyczy. W sprawie Chin jest bardzo wiele, takie mam wrażenie, stereotypów, które gdzieś tam się utrwaliły w naszej głowie. Tak. Chociażby właśnie to pismo, te krzaczki, te znaczki. Chiński mur, bo to pierwsze skojarzenie, coś co tam widać z kosmosu, każdy się uczył w szkole, że innych rzeczy nie widać, a to widać i piramidy jeszcze podobno. Aha. Nieprawdopodobna pracowitość, o której się mówi, ale na pytanie, czy to jest prawda, czy fałsz. Niesamowite kontrasty, czyli bieda i bogactwo obok siebie. No i podobno jak wynika z badań, marzenie Chińczyka, żeby się wyspać tak naprawdę dobrze, bo niech ma dość tej pracy w nieskończoność. Gdzie jest prawda? Co jest prawdą, co jest fałszem? No prawda jest zawsze po środku. Mi się wydaje, że każdy jakiś stereotyp, czy takie bardzo kategoryczne powiedzenie, że Chiny są takie albo inne, albo Chińczycy są tacy, a nie inni, no jest w pewien sposób uproszczeniem pewnych rzeczy, ale no na pewno to jest kraj bardzo, bardzo różnorodny i na pewno to jest kraj ogromnych kontrastów i pomiędzy biedą i bogactwem i bardzo nowoczesnością, wielkim rozwojem, a zacofaniem, wschodnim wybrzeżem, które jest świetnie rozwinięte i zachodem, który jest daleko, daleko za tym wschodnim wybrzeżem, wielkimi miastami, wsią i tak dalej, i tak dalej. Także to jest bardzo dużo kontrastów, przez to jest to niezwykle ciekawy kraj. Kraj ogromny, dlatego jest bardzo dużo różnic pomiędzy północą, południem, pomiędzy różnymi ludźmi, ludami, przecież tam jest mnóstwo różnych mniejszości etnicznych, wiele różnych języków, także na pewno jest to fascynujące miejsce. A które jest najfajniejsze w takim razie w Chinach? No wszystkie są fajne na swój sposób. Tak, znaczy to wszystko zależy, czego szukamy. Jeżeli szukamy jakichś pięknych miejsc, no to musimy się udać gdzieś daleko najczęściej, albo, nie wiem, prowincja Yunnan, albo góry Huangshan, gdzieś w Chinach środkowych czy środkowo-południowych. Mnóstwo jest pięknych miejsc oczywiście. Ja niestety jeżdżę głównie do wielkich miast
I do Pekinu przede wszystkim, który wcale nie jest taki ładny. Panie Marcin, to może inaczej. A czy jest coś takiego, co kogoś, kto pierwszy raz w życiu leci do Chin, no turystycznie chociażby, kupił sobie wycieczkę, marzenie, prawda? Wie, że już ten mur zobaczy, tam mu pokażą ten plac i tak dalej tam w Pekinie. I czy jest coś takiego, co zaskakuje, czego się mimo wszystko nie spodziewamy? Mamy pewne wyobrażenie i człowiek wysiada na lotnisku i mówi o. Mi się wydaje, że musimy się przygotować do tego, że Chiny teraz to jest kraj, szczególnie miasta. To są ogromne, potężne metropolie, 20-paromilionowe, gdzie są ogromne ulice, niekończące się wielkie bloki, budynki, drapacze chmur. Więc jeżeli wyobrażamy sobie Chiny, że to są pola ryżowe, gdzie ludzie gdzieś tam sadzą ten ryż po łydki w wodzie, to jest to nieprawda. To jest technologia XXI wieki, Polska i Warszawa, to taki mały pan pikuś przy tym wszystkim. No tak, jesteśmy bardzo malutcy, a Chiny no rzeczywiście są wielkim krajem. I też pamiętajmy o tych odległościach. No wszystkiego w Chinach nie zobaczymy. Jeżeli jedziemy na tydzień, na 10 dni, to trzeba coś wybierać. Ale mają pociąg, co jedzie 300 na godzinę. Tak. A my nie mamy. Panie Marcinie, chwila przerwy. Marcin Jakobi w naszym studiu. Chiny bez makijażu. Książka, którą Państwu bardzo gorąco polecamy. Na warszawskich targach książki też będzie. Szczegóły za parę minut. Myjnia samochodowa. No. W każdym razie Jacek Kawalec żadnej pracy się nie boi. To była przeszłość. Odcinamy się teraz od przeszłości. Teraz mówimy o najbliższej przyszłości. Co w najbliższej przyszłości? Co możemy zobaczyć, usłyszeć? W najbliższej przyszłości ruszamy z trasą koncertową takiego przedsięwzięcia, które się nazywa Niezapomniany Joe Cocker. Śpiewa Jacek Kawalec, w którym to przedsięwzięciu weźmie udział kilku wspaniałych muzyków z Robertem Kojnackim na saksofonach na czele. Mam dwie dyrygentki dyplomowane, Julię Chmielnik, która śpiewa w chórkach i gra na klawiszach, i Edytę Strzycką, która również śpiewa. Mam znakomitego basistę wypożyczonego z Polskiej Bolesnej, Matki Bożej Fatimskiej, Jasnogórskiej, nieustającej pomocy, wspomożenia wiernych. Dziękujemy Wam bardzo. Ofiardawcy z parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny, świętego Michała Archanioła, to Kurów, pani Teresa Frydrych, pani Bogumiła Kowalik, pani Krystyna Murawska i pani Hanna Wysocka. Dziękujemy Państwu. Są też ofiarodawcy z Koła Przyjaciół Radia Maria w Dortmundzie. Dziękujemy. To pani Ewa i Jan Walczak, pani Anna Heinrich i Karl Heinz, pani Teresa Litter, pani Bernadeta Wieczorek, pan Roman Herbaczewski, pani Kazimiera i Rosiard Witek, pani Gabriela Sówka, państwo Pawelec, pani Marta i Henryk Magiera oraz pani Nina i Piotr Janas. Bóg zapłać. I jeszcze ofiarodawcy, którzy złożyli dar serca z Przasnysza. Pani Hanna Racławska, pani Danuta Szczepańska, pani Bożena Bartosiewicz, pani Barbara Suwińska, pan Tadeusz Pużycki, pan Stanisław Kołakowski i pan Edmund Bugaj. A kiedy wstaje dzień, budzą się jak ty, nadzieje, które wciąż mają dobre sny. Prawo odnosi się do pewnych przepisów danych Żydom, na przykład niektórych zarządzeń kapłańskich. Nowy Testament jasno stwierdza, że jedno z tych praw nie musi być zachowywane. On zniósł w ciele swoim zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym dwóch jednego nowego człowieka. I następnie próbujemy zastosować je do odwiecznego prawa moralnego. Na szczęście jest jasne rozróżnienie między żydowskim prawem rytualnym a 10 przykazaniami. I oznajmił wam swoje przymierze, które nakazał wam zachowywać. 10 słów, które wypisał na 2 kamiennych tablicach. Te 10 przykazań zostało wypowiedziane przez Boga i zapisanych na tablicach z kamienia, ale były też inne prawa, których Mojżeszowi polecono nauczyć Izraela. Później Mojżesz powiedział nam, że te prawa zostały...
wpisujemy się w wskazania taksometru. Z taksibiletem nawet przy dużych korkach możesz jechać spokojnie, bo nie dopłacisz ani grosza. To wygodne i proste. Na stronie eletaksi.pl wejdź w zakładkę Taksi Kiosk i wybierz opcję taksibilet. Podaj adres początkowy i docelowy, datę i godzinę. Płacisz przez internet i gotowe. Wyślemy ci SMS z kodem, który pokażesz kierowcy. Eletaksi i czujesz się bezpiecznie. Moja mama zawsze była pełna energii. Bardzo nas zmartwiło, kiedy straciła apetyt i opadła z sił. Kupiliśmy jej w aptece Appetizer Senior, pyszny syrop wspomagający apetyt. Mama znów je ze smakiem. Appetizer Senior, suplement diety na problemy z apetytem u osób starszych. Reklama. Aleksandra Kowalewska, zapraszam. Francja wysyła 3 swoich ekspertów, którzy pomogą zbadać przyczynę katastrofy Airbusa. Samolot z 66 osobami na pokładzie zniknął z radarów chwilę po przekroczeniu egipskiej strefy powietrznej. Maszyną leciało m.in. 15 Francuzów. Zdjęcia satelitarne nie wskazują, by na pokładzie samolotu był wybuch. Nie dostanie 300 tysięcy złotych odszkodowania. Sąd w Warszawie oddalił wniosek Artura Eł o odszkodowanie za niesłuszny areszt. Mężczyzna przesiedział 9 miesięcy za to, że w sieci zamieszczał filmiki, na których widać, jak owinięty chustą śpiewa piosenki wychwalające Osama Bin Ladena. Jeden agent bezpieczeństwa na 100 osób. Takie siły będą zaangażowane na Euro we Francji, informuje francuski minister sportu. Tylko na polach marsowych przy wieży Eiffla będzie nawet 900 tajnych agentów. I jeszcze rada dla panów. Na podryw tylko z psem. Kota lepiej nie zabierajcie. Badania amerykańskich antropologów pokazują, że kobiety wolą facetów z psami, a nie z kotami. 97% pań twierdzi, że związek z właścicielem psa może się udać, a 39% stwierdziło, że posiadacze kotów są nie do zaakceptowania. Radio Mama. No to ja nadal w temacie, bo jutro na Polu Mokotowskim pierwszy warszawski dzień zwierząt. Impreza ma połączyć rozrywkę i edukację. A co dokładnie będzie się działo, sprawdził Michał Skolimowski. Głównymi bohaterami imprezy będą oczywiście psy. Na Polu Mokotowskim zobaczymy m.in. ich wielką paradę i bicie rekordu Polski w jednoczesnym podawaniu łapy. Będziemy mogli dowiedzieć się też, jak reanimować zwierzęta, czy zobaczyć w akcji specjalnie wyszkolone grupy czworonogów. Ale widowisko to nie wszystko. Przewidujemy tam kilka punktów informacyjnych, również program edukacyjny dla tych, którzy chcą poznać szczegóły na temat sposobu wychowywania psa. Mówi wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski i dodaje, że wydarzenie będzie też dobrą okazją do przybliżenia tematu adopcji i zaprezentowania psiaków ze schroniska na Paluchu. Na imprezie będziemy mogli dowiedzieć się również, jak pomóc dzikim zwierzętom czy rannym ptakom. Mile widziane są całe rodziny, oczywiście ze swoimi pupilami. A warszawski dzień zwierząt jutro od 13. W weekend coś dla siebie znajdą też miłośnicy gier. Na płycie Stadionu Narodowego pojawią się gry w formacie XXL, tradycyjne planszówki, a także nowości niedostępne jeszcze na rynku. Będą popularne, coraz bardziej popularne doble, alternatywy 4, stawka większa niż życie. Będą gry czysto rodzinne, gry dla najmłodszych, no i gry dla nieco starszych. Zapowiada Robert Sypek, a to wszystko jutro i w niedzielę. Piątek nie tylko piękny, dlatego że piątek, ale dlatego że ładna pogoda dzisiaj. Na termometrach w Warszawie i okolicach aktualnie 18 stopni, ale na Mazowszu dzisiaj będzie cieplej. Pięknie, dzisiaj maksymalnie będzie 20 kresek w Warszawie i okolicach. Nie powinien też spaść deszcz, może taki malutki tylko na zachodzie regionu. Zachmurzenie też niewielkie. Ale jutro deszczowo gdzieś tam. Możemy się dzisiaj popalać. Na Mazowszu tak, będzie, ale delikatnie. Kapuśniacze. Wodzu, Aga i Dedek Wodzu, Aga i Dedek Żyli. Dzika ekipa w Warszawie. Za 20:50 pytamy o bociana cały czas jeszcze. Ja. Dlaczego bocian wie... Nie ma bocianu w żadnym. Czasy są takie i to jest problem, tak jak pan powiedział, uniwersalny, że niepewność będzie narastała i trudności w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych będą narastały. No, w tym panie przypadku... profesor, ale niepewność związana z w ogóle koniunkturą gospodarczą i do tego, i dołożona do tego niepewność polityczna, to już jest mieszanka. To jest zbyt duży miks. To, że tak powiem, działalność gospodarcza to bieg z przeszkodami, a nie nierówny właśnie, survivalu, nie? No znaczy... Informacje będą teraz w Radiu Tok FM. To była druga część magazynu EKG. Na koniec tej części powiem państwu, jak ze złotym. Euro 4,41, frank 3,96, dolar 3,93 i funt 5,72. Tak wygląda sytuacja ze złotym w tej chwili. Informacje. Po informacjach część zdziwieniowa.
Zapraszam. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Paul, I'm delighted that the process of British reform and renegotiation and the referendum, dass auch deutsche Staatsbürger unter den Opfern und Verletzten. My wife is born in Poland, and I have the highest appreciation. Światopodgląd. Od wtorku do piątku po 15:00. Zaprasza Agnieszka Lichnerowicz. Reklama. Moja pierwsza? Pierwsza gwiazdka. Pierwsza miłość. Pierwsza fotografia. O, pierwsza komunia. Pierwsza dziewczyna. Pierwsza piłka? Pierwsza bramka. Nie spóźnij się na żadne święto. Zobacz pierwszą bramkę na nowym telewizorze. Teraz MediaMarkt. 50 rat 0%. Na przykład 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Philips z systemem Android TV za 2999 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Pobierz na swój telefon aplikację Gazeta.pl Live, w której znajdziesz najświeższe newsy z Polski i ze świata. Nie przegapisz żadnej ważnej informacji. Dodatkowo masz możliwość obserwować relacje na żywo z najważniejszych wydarzeń politycznych, sportowych czy gospodarczych. Bądź na bieżąco z Gazeta.pl Live. W Pałacu Zamojskich na ulicy Foksal 2 jest Endorfina. Najbardziej prestiżowe miejsce na event w Warszawie. Endorfina to zaczarowany ogród w środku miasta. Tutaj odpoczywam, tutaj uwielbiam spotykać się i z przyjaciółmi, i w sprawach biznesowych. Znakomita kuchnia daje mi dużo energii. Endorfinę polecam o każdej porze dnia. Lidia Popiel. Zapraszamy do Endorfiny. Ulica Foksal 2. Jak mogę sprawdzić, czy wchodzę już w okres menopauzy? Kup w aptece test menopauzalny Klimea. W prosty i pewny sposób dowiesz się, czy odczuwalne dolegliwości to właśnie klimakterium. Klimea, twój test menopauzalny. Mamy poranek. To idealny czas, by skorzystać z 20% zniżki na wybrany napój w Soul Coffee, a także z innych zniżek lub premium partnerów Visa. Wejdź na nagrody.visa.pl, pobierz kod, zapłać kartą Visa i spraw sobie cały dzień dobry z Visa. Szczegóły oferty na nagrody.visa.pl. Żołnierze, w dwóch szeregu zbiór! Na grypę to wokaler! Wyrób medyczny Vocaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Kolejno odzić! Dobra, a to znacie? Przychodzi facet do salonu, nie? Wybiera auto, wybiera i wybiera, no i kupuje. I wyjeżdża. O, i co? I po jakimś czasie wraca i wymienia na nowe. To nie żart. Ty też możesz cieszyć się jazdą z zawsze nowym Fordem. Kup Forda Focus lub Fiesta z bogatym pakietem wyposażenia Colt X. Ciesz się niską ratą, a na koniec umowy sam zdecyduj, co dalej. Zwróć do dilera, spłać ostatnią ratę lub wymień na nowego Forda. Zapraszamy do autoryzowanych dilerów Forda. Kto pomagał ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze cię wspierał i był przy tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Pani Agnieszko, w tym roku wymagania co do naszej firmowej imprezy integracyjnej są naprawdę bardzo wysokie. Standard ma być świetny, potrzebujemy terenu do spędzania czasu na świeżym powietrzu. O, no, no i ma być blisko Warszawy, prawda? No nie wiem, czy takie miejsce w ogóle istnieje. Istnieje, panie prezesie. Hotel Windsor w Jachrędze nad Zalewem Zegrzyńskim. Tylko 35 km od Warszawy. Imprezy integracyjne na świeżym powietrzu. Hotel Windsor w Jachrędze nad Zalewem Zegrzyńskim zaprasza. Windsor Hotel. Planujesz remont łazienki? Dajemy ci najlepszą ofertę na rynku. Na przykład WC Compact Topaz koło z deską z duroplastu wolnoopadającą już za 299. Najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Szczegóły na leroymerlin.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
9.40, Filip Kekusz, zapraszam. W Sejmie premier Beata Szydło przedstawia informację rządu w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej o sytuacji w Polsce. To reakcja gabinetu na ostatnie wydarzenia wokół sporu o Trybunał Konstytucyjny. W środę Bruksela wezwała Warszawę do szybkich działań w sprawie rozstrzygnięcia sporu i zagroziła, że jeśli takich działań nie będzie do poniedziałku, przyjmie opinię w sprawie praworządności w Polsce. Szydło z mównicy sejmowej oskarżyła opozycję o próby wpływania na opinię komisji. Polacy widzieli już, jak polityczny spór przenosiliście za granicę. Jak zabiegaliście w Brukseli, żeby były podejmowane przeciwko Polsce rezolucje. Dzisiaj znowu widzimy, jak politycy Platformy, PSL-u i Nowoczesnej. Prawdy nie zakrzyczycie. Polska jest suwerennym państwem. Rzeczpospolita pisze dziś, że przygotowana w Brukseli opinia jest bardzo krytyczna wobec Polski. Padają tam zdania o tym, że bez praworządności nie ma mowy o demokracji i poszanowaniu podstawowych praw. Przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann mówił w poranku Radia Tok FM, że kolejne kroki komisji nie są dla niego zaskakujące. Próby wmawiania Komisji Europejskiej, że jest inaczej jak jest, jest czystą naiwnością, bo ja mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość, rząd Beaty Szydło myśli, że ściemę, którą sprzedaje na teren Polski, mówi Polakom, tak samo można kłamać za granicę. I tam komisja też to przyjmie. Kłamią w kościele, a tu nie kłamie. Słuchasz informacji Tok FM. Stany Zjednoczone pomogą walczyć z przemytnikami ludzi na Morzu Egejskim. Waszyngton zapowiedział, że dołączy ze swoim okrętem do misji, która rozpoczęła się w marcu. Żołnierze sojuszu monitorują nielegalny napływ migrantów do Grecji drogą morską. Okręty NATO nie mogą zatrzymywać ludzi z migrantami, jedynie przekazują informacje o jednostkach władzom tureckim i greckim oraz unijnej agencji ochrony granic Frontex. Wszyscy migranci uratowani przez NATO na tureckich wodach terytorialnych są odsyłani do Turcji. Rosja ostro sprzeciwia się dołączeniu Czarnogóry do NATO. Wczoraj przedstawiciele rządów Podgoricy podpisali protokół akcesyjny do sojuszu. To oznacza, że pozostało już niewiele formalności, by Czarnogóra stała się 29. członkiem paktu. Moskwa twierdzi, że NATO na siłę wciąga Czarnogórę do sojuszu, by zmienić krajobraz wojskowo-polityczny w Europie. Dodaje też, że rząd w Podgoricy nie liczy się z opinią obywateli w tej sprawie, bo sprzeciwił się rozpisaniu referendum. Pogoda. Dzień będzie słoneczny, choć przelotny opad deszczu możliwe w zachodniej połowie Polski. W Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim i w Lubuskiem możliwe też burze. A na termometrach 19 stopni w Białymstoku, 20 w Warszawie, 21 w Krakowie, 22 stopnie we Wrocławiu i Poznaniu. Od jutra będzie jeszcze więcej słońca i będzie też coraz cieplej. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tak, tak, to już trzecia część magazynu EKG. Kończ właśnie, wstyd oszczędź. W przyszłości. Jest pewne przedsięwzięcie, które no w tej chwili dopiero, że tak powiem, zaczyna przybierać kształty. Rola moim zdaniem bardzo ciężka, a trudno jeszcze... Moim również. A trudno mi sobie jeszcze wyobrazić, że to będzie musical. No ale to ja już zostawiam wszystko w twoich rękach i twoich ustach. Przybliż naszym słuchaczom, o co chodzi. W lutym przyszłego roku, konkretnie 25, ma odbyć się premiera dużego przedsięwzięcia muzyczno-scenicznego, musicalu pod tytułem Karol, która będzie miała miejsce w Krakowie, w bardzo dużej sali, można powiedzieć hali widowiskowej Tauron Areny, na 9 tysięcy publiczności. Na scenie będzie ponad 100 osób, będzie dużo statystów, tancerzy, no i kilkudziesięciu aktorów śpiewających, ponieważ to będzie musical. No i to będzie musical pop-rockowy o życiu Karola Wojtyły. Ja mam się wcielić w postać Polaka papieża. Od tego momentu, kiedy jest już dojrzałym człowiekiem, czyli początki jego kapłaństwa i potem okres, kiedy był biskupem, no i okres całego pontyfikatu, aż do odejścia Ojca Świętego.
Muzykę do tego musicalu stworzył Filip Siejka, bardzo zdolny kompozytor, multiinstrumentalista. Będą w tym przedsięwzięciu brali udział bracia Cugoscy, Ania Wyszkoni, Edyta Geppert, no i wielu, wielu jeszcze innych wspaniałych wykonawców. Agata Nizińska, która zagra rolę matki Karola Wojtyły. Właśnie trwają castingi do jeszcze kilku ról w tym spektaklu. Twórcy szukają odtwórcy Karola, Lolka właściwie, czyli dziecka, chłopca, który zagra Karola Wojtyłę małego i młodego Karola Wojtyły. Z tego co wiemy, zgłosiło się bardzo wiele osób i byłem na początkowych fazach tego castingu i wyglądało to niezwykle ciekawie. No to chciałem powiedzieć kawał pracy. No i powiedziałem. Duża odpowiedzialność. Mam świadomość tego, że wyobrażeń na temat Jana Pawła II jest co najmniej tyle, ile ludzi na świecie. Każdy go jakoś po swojemu pamięta, więc mam świadomość tego, że trudno będzie sprostać wyobrażeniom, oczekiwaniom, wszystkim wyobrażeniom i że będę poddany krytyce jeszcze zanim w ogóle wejdę na scenę. No ale cóż, no, taki zawód. Po pierwsze, taki zawód, po drugie... No było kilka musicali w historii, które rzeczywiście no, wstrząsnęły rynkiem. Jesus Christ Superstar, Hair, dlaczegoż by i Karol nie miał wstrząsnąć rynkiem. Choćby ja myślę, że on nie został wymyślony dla wstrząsania rynkiem. Twórca libretta i zarazem jakby kierownik artystyczny całego przedsięwzięcia, Michał Kaczmarczyk. To człowiek, który ma ogromną wiedzę o życiu Karola Wojtyły i jego pomysłem jest przybliżenie tej postaci jako człowieka przede wszystkim. Od tej strony będziemy opowiadać o Karolu Wojtyle, stąd tytuł nie papież, tylko Karol. Rozumiem, no ale samo wiesz przedsięwzięcie, że nagle w formie lekkiej, czyli musicalowej, przedstawia się życie człowieka wielkiego. Ja myślę, że tu na tym punkcie może być wiele różnego rodzaju Ten musical będzie bardzo operował bardzo różnymi środkami wyrazu. Będzie w tym, jeżeli chodzi o muzykę, i ostrzejsza muzyka rockowa, która będzie opowiadała o tym okresie historii, o karnawale Solidarności. Będą nastrojowe ballady refleksyjne, kiedy Karol Wojtyła rozmawia ze swoją matką czy z Bogiem. No, powiem tak. Bardzo, ale to bardzo, bardzo chcę to zobaczyć i będę musiał zrobić wszystko, żeby to zrobić. Czyli ojej, publicznie złożyłem obietnicę, że przyjdę na... Zapraszamy serdecznie. Premiera jest w Krakowie, ale będziemy grali we wszystkich dużych miastach, gdzie będą obiekty, które będą chciały nas zaprosić i które będą spełniały wszystkie techniczne warunki, no bo tam będzie kilka tirów dekoracji i tak dalej. No naprawdę duże przedsięwzięcie. No to mam nadzieję, że w Warszawie znajdzie się taki obiekt, w którym moglibyśmy ten musical zobaczyć. Do godziny 9 pozostało, przepraszam, do godziny 10 pozostało nam już tylko 10 minut. Żegnam Państwa, żegnamy, ale jednocześnie zapraszamy na godzinę 22, gdzie będziecie mogli Państwo wysłuchać dalszej naszej rozmowy, mojej i pana Jacka Kawalca. Będziemy rozmawiali na pewno o wielu, wielu interesujących rzeczach. Na razie mówię do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Słuchacie Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. La, 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 la. Radio Conchita, Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. I proszę Państwa, tak naprawdę to ludziom odbija i sami sobie dokuczają. I ten właśnie Laskowski tutaj, co tu śpiewał, już nie dopuściłam go do głosu, to się kiedyś rzucił na
proszę państwa, nasz kanał, że tam ktoś śpiewa kolorowe jarmarki, tam były kabarety. Fajne rzeczy, no ale on był strasznie wściekły, proszę państwa. Na kolorowe jarmarki. Także ludziom odbija. Niech sobie jeżdżą, niech sobie po całym świecie jeżdżą i zobaczą, że się małpuje. No tutaj w Warszawie to już chyba najwięcej małp, bo Warszawa jest największą wiochą na świecie, jak to się mówi. Największą wiochą Warszawy. Tyle małp. Fabryka małp. Tutaj jest fabryka, tu jest skład. Proszę państwa, skład małp. Niczego nie brakuje w Warszawie. Mydło i powidło. Proszę państwa. Żebrak całuje pannę nikt. Czego tu nie ma, proszę państwa? Wibracje cyrkowe. Ja to tylko teraz jeszcze tylko kropkę nad i postawię.